bardzo ważna inwestycja, która dzisiaj jest zakończona. To jest budowa dwóch nowych nabrzeży, nabrzeża bułgarskiego i nabrzeża zamykającego, który nazywamy w tej chwili nabrzeżem puckim. Inwestycja niezwykle istotna dla gdyńskiego portu, ponieważ otwiera nowe perspektywy na dziesiątki lat. To szansa, że po zrealizowaniu obrotnicy będą mogły do naszego portu zawijać większe statki, a oczywiście przygotowanie terenów pod centrum logistyczne to jest kwestia budowy nowych magazynów, a każdy nowy magazyn to jest kilkadziesiąt miejsc pracy. W 2013 roku podpisaliśmy umowę na budowę nabrzeża bułgarskiego. Wartość projektu 107 milionów. Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej będzie wynosić 53 miliony. Najważniejsza infrastruktura, jaka powstała w ramach tego projektu, to 192 metry nabrzeża bułgarskiego, które będzie służyć jako przeładunkowe, oraz 127,5 metra nabrzeża obecnie nazwanego nabrzeżem puckim, który jest nabrzeżem dodatkowym zamykającym akwen portowy. Oprócz tego ponad kilometr nowej zupełnie ulicy, która będzie arterią łączącą tereny rozwojowe portu na obszarze centrum logistycznego. Z racji tego, że były to tereny dawnych ogródków działkowych, trzeba było przenieść rośliny. Był to rokitnik zwyczajny, który jest rośliną chronioną. Częściowo młode rośliny, które nadawały się do przeniesienia, zostały przeniesione na wydmy. Dodatkowo została zrobiona na rzece Chylonce, która w tej chwili, jej wylot jest totalnie zabudowany, została zrobiona przepławka dla ewentualnych organizmów migrujących od strony wody do strony rzeki.